Cześć, z tej strony Paweł, Freebird Rider. W dzisiejszej relacji opowiem o wyprawie, którą odbyłem na przełomie maja i czerwca, kiedy to wybrałem się do Polski południowo-wschodniej. Odwiedziłem wówczas wiele ciekawych miejsc, takich jak Bieszczady, Zamek Krasiczyn, Szlak Szumów czy Muzeum na Majdanku. Zapraszam do obejrzenia. W tym roku późno zacząłem swoje motocyklowe wojaże. Była już końcówka maja, gdy wybrałem się na pierwszą większą wyprawę. Celem była Polska, a konkretnie jej południowo-wschodni region, ponieważ jeszcze nigdy nie wybrałem się w tamtym kierunku. Wiosna długo nie dawała o sobie znać i również podczas tej wyprawy deszczowa i zimna pogoda dała mi w kość już od pierwszego dnia. Pod pochmurnym, mokrym niebem dotarłem do Krakowa, gdzie zatrzymałem się na noc. Odwiedzałem to miasto wielokrotnie, więc tym razem zwiedzanie ograniczyłem jedynie do krótkiego spaceru po głównym rynku. Kolejnego dnia chciałem zobaczyć pierwszy punkt, jaki zaznaczyłem sobie na wyprawowej mapie. Były nim ruiny Zamku Kamieniec w Korczynie. Hance żadne warunki nie straszne i mimo mokrego podłoża dała radę wspiąć się na strome zamkowe wzgórze. Za wejście zapłaciłem 6 zł. Zwiedzanie w taką pogodę nie należało do najprzyjemniejszych, ale i tak fajnie było zobaczyć te pochodzące z XIV wieku ruiny. Największą ciekawostką o tym zamku jest to, że jednym z jego właścicieli był słynny pisarz Aleksander Fredro. Odnalazł on na zamku dokumentację poprzednich właścicieli, którzy toczyli ze sobą wieloletni spór. Ich historia zainspirowała Fredrę do napisania jednej z najbardziej znanych polskich komedii – Zemsty. Ruszam w dalszą drogę. Teraz obieram kierunek na Bieszczady. Deszcz towarzyszył mi przez całą trasę do kolejnego noclegu. Znów trzeba się wysuszyć, aby kolejny dzień przyniósł lepszą pogodę. Ranek zaczął się optymistycznie, a ja tego dnia miałem w planie przejechać się wielką pętlą bieszczadzką. Ta 150-kilometrowa trasa prowadząca pośród malowniczych bieszczadzkich krajobrazów jest głównym magnesem ściągającym tutaj rzesze polskich motocyklistów. Niestety, już po kilkunastu minutach opady ponownie popsuły mi radość z jazdy. Lało cały czas, w dodatku temperatura wynosząca 10 stopni tylko potęgowała uczucie zimna. Niezłe pogody trafiłem na końcówkę maja. Zastanawiałem się, gdzie ta wiosna, gdzie to globalne ocieplenie, którym nas tak straszą. Śmiałem się w duchu, że w pierwsze dni wyprawy dopadło mnie globalne oziębienie. Najsłynniejsza motocyklowa bieszczadzka atrakcja, jaką była wielka pętla, nie dała mi żadnej radości. W normalnych warunkach cieszyłbym się z tych krętych dróg, jednak w ulewie i przy słabej widoczności żaden zakręt nie sprawi mi satysfakcji. Przejazd tą trasą uznaję za największy niewypał ze wszystkich moich wypraw. Zapamiętałem z niego tylko to, że było zimno, mokro i nie zobaczyłem prawie żadnych krajobrazów. Przez deszcz odpuściłem też kilka atrakcji, jakie chciałem zobaczyć na trasie. Zatrzymałem się jednak, by obejrzeć zagrodę żubrów. Znajdowała się ona jakieś 200 metrów od drogi. Król Puszczy również nie wyglądał zbyt radośnie. W końcowej części trasy odwiedziłem także Muzeum Historii Bieszczad. Znajdowała się tam ogromna ilość wszelkiej maści eksponatów zebranych przez prywatnego kolekcjonera. Wszystko pochodziło z powiatu bieszczadzkiego i leskiego. Ciekawe miejsce i przyjazny właściciel, który chętnie i ciekawie opowiadał o wszystkim, co w muzeum się znajduje. Za zwiedzanie zapłaciłem bodajże tylko 5 zł.
Czas ruszać dalej. Nareszcie przestało padać i nareszcie trafiłem na jakiś fajny krajobraz, w dodatku z dwoma pięknymi końmi, które przyszły się ze mną przywitać. Siema! Siema! Ostatnim punktem, jaki odwiedziłem, była cerkiew w Równi. Budynek był zamknięty dla zwiedzających, ale przypadkiem spotkałem tu miłego starszego pana, opiekuna cerkwi, który wpuścił mnie do środka i pozwolił również wejść na chór. No to spróbuję przejść. Ta 350-letnia drewniana budowla jest jednym z ważniejszych zabytków tutejszych ziem. Cieszę się, że miałem okazję zobaczyć ją również od wewnątrz. Pora wrócić do hotelu. Może nie spędziłem tego dnia tak dobrze, jak sobie wymarzyłem, ale i tak było w nim kilka pozytywnych wydarzeń. Długo głowiłem się, czy nie zostać w Bieszczadach na jeszcze jeden dzień. Jednak pogoda dalej zapowiadała się deszczowo. Nie chcąc tracić czasu na moknięcie, postanowiłem udać się nieco na północ, gdzie miało być bardziej pogodnie. Na start postanowiłem zafundować swoje towarzyszce małe mycie. Po trzech dniach jazdy w deszczu, Hanka była brudna jak chyba nigdy wcześniej. Nareszcie suła nawierzchnia, a zza chmur coraz częściej wyglądało słońce. Wreszcie mogę w pełni cieszyć się jazdą. Czas na zwiedzanie. Zatrzymałem się w Krasiczynie, by zobaczyć tamtejszy zamek. Za pełny pakiet zwiedzania zapłaciłem 25 zł. Już od samego wejścia zakochałem się w tej przepięknej budowli. Zamek Krasiczyn zbudowany został w XVII wieku w stylu renesansowo-manierystycznym. Na żywo prezentował się wspaniale. Moją szczególną uwagę przykuła fosa z kamiennym mostem oraz cztery baszty, z których każda zwieńczona była inną kopułą na cześć króla, szlachty, boga i papieża. Na dziedzińcu zobaczyć mogłem także dekorację skrafitową, która pokrywała aż 3,5 tysiąca metrów kwadratowych murów. Jest to największe tego typu dzieło w Polsce, jedno z najbardziej rozpoznawalnych w całej Europie. Zwiedzanie wnętrza zamku również było ciekawe, a największe wrażenie zrobiła na mnie kaplica zamkowa. Z Krasiczyna udałem się do Łańcuta, gdzie zobaczyłem kolejny piękny zamek. Tu już musiałem zadowolić się zwiedzaniem tylko z zewnątrz, bo wnętrze zamku było czynne tylko do godziny 15, ale i tak spacer po kolorowym parku otaczającym budynek był bardzo przyjemny. Pora złapać kolejny nocleg. Czas na piąty dzień wyprawy. Trzymając się blisko ukraińskiej granicy, udałem się do wsi Radusz, gdzie odwiedziłem najstarszą drewnianą cerkiew w Polsce. Pomimo tego, że nie wstrzeliłem się w godzinę otwarcia cerkwi i byłem jedynym zwiedzającym, opiekun tego miejsca postanowił oprowadzić mnie po budowli. Mili ci ludzie na wschodzie. Cerkiew w Radużu powstała pod koniec XVI wieku. Jest wpisana do światowego dziedzictwa UNESCO. W jej wnętrzu zachowały się oryginalne malowidła z początku XVII wieku, w tym piękny siedmiorzędowy ikonostas. Drewniana konstrukcja oddawała fajny, starodawny nastrój. Świetnie było w pojedynkę móc zwiedzić to miejsce.
Dalsza droga prowadziła przez długie, proste odcinki rozłożone pośród lasów i łąk. Był to najspokojniejszy dzień jazdy. Opuściłem województwo podkarpackie i wkroczyłem na Lubelszczyznę. Tu zatrzymałem się w miejscowości Susiec, gdzie odwiedziłem szlak Szumów. Pora zejść z motocykla i udać się na długi spacer. Gdy wychodzę na piesze wędrówki, przepinam kask oraz ciuchy do motocykla za pomocą stalowej linki, którą spinam kłódką. Szlak Szumów to wielokilometrowy szlak prowadzący przez tereny okalające rzekę Danew. Jest tu kilka tras do wyboru. Ja wybrałem 8-kilometrowy szlak, choć w sumie można przejść tutaj 17 km ścieżek. Spacer był bardzo przyjemny. Praktycznie brak turystów. Tylko ja, piękna przyroda. Idealne miejsce na wyciszenie. Słychać tu było tylko dźwięki lasu. Szlak nie był wymagający. Większość ścieżki prowadziła po płaskim terenie. Pośród roślinności spotkałem kilka rzadziej widywanych gatunków zwierząt, takich jak węże i jaszczurki. Czas ruszać dalej. Pokonując ostatnie spokojne kilometry, dotarłem do Sandomierza. Jutro zobaczę kilka atrakcji tego miasta. Z samego rana udałem się w kierunku centrum miasta. Za pierwszy punkt obrałem sobie zwiedzenie sandomierskich podziemi. Za bilet zapłaciłem 20 zł. Długość podziemnej trasy liczy 470 metrów. Trochę się rozczarowałem, bo większość tuneli to współcześnie odnowione ceglane korytarze, które łączą ze sobą kilka pomieszczeń z XIV i XV wieku. Ale nawet w nich ciężko było poczuć starodawny klimat. Eksponatów związanych z historią Sandomierza było także niewiele. Dobrze, że chociaż przewodnik podzielił się kilkoma ciekawymi informacjami na temat dziejów miasta. Po ziemi wpadłem wprost pod drzwi wystawy poświęconej słynnemu serialowi kręconemu w Sandomierzu. Mowa o Ojcu Mateuszu. Za 16 zł mogłem zobaczyć idealnie odwzorowane plany filmowe wraz z woskowymi postaciami bohaterów serialu. Choć nie jestem wielkim fanem tej produkcji, to i tak fajnie było zobaczyć sceny widziane wcześniej tylko na ekranie telewizora. Czas na krótki spacer wokół rynku. Tu poza ratuszem zobaczyłem jeszcze bramę opatowską. Mogłem zaliczyć jeszcze kilka sandomierskich atrakcji, jak choćby Zamek Królewski, ale miałem na ten dzień inne plany. Ruszyłem więc dalej i nim się obejrzałem, dotarłem do wsi Janowiec, gdzie zobaczyłem ruiny tamtejszego zamku. Tu wejście kosztowało mnie 12 zł. Zamek w Janowcu nad Wisłą powstał na początku XVI wieku. Ruiny prezentowały się przepięknie. Taki klimat to ja lubię. Nic nie było sztucznie odnowione, więc budowla w pełni oddawała ducha swojej epoki. Jedyną oznaką współczesnego budownictwa było tu tylko małe muzeum, w którym znajdowała się wystawa porcelany i kilku eksponatów związanych z historią zamku. Pod ruin udałem się jeszcze na 15-minutowy spacer do punktu widokowego zwanego Manes, z którego rozpościera się piękna panorama na małopolski przełom Wisły i miasto Kazimierz Dolny. Jedna z atrakcji Kazimierza Dolnego była moim ostatnim celem na 6 dzień wyprawy, więc szybko teleportowałem się w tamto miejsce. Był to wąwóz zwany Korzeniowy Dół. Niezwykły klimat tego miejsca tworzą drzewa, które ze ścian wąwozu wypuszczają swe grube korzenie,
a u góry tworzą naturalne, zielone sklepienie. Momentami wyglądało to naprawdę magicznie. Cały wąwóz ma 700 metrów długości. Jedynym minusem była tutaj spora liczba zwiedzających. Zastanawiałem się, czy nie zwiedzić jeszcze czegoś w Kazimierzu Dolnym. Jednak tego dnia miasto przeżywało prawdziwe oblężenie turystów. Wszystkie ulice i parkingi były całkowicie zakorkowane, co ostatecznie skłoniło mnie do tego, by jak najszybciej stamtąd uciec. Spokojną drogą udałem się do Lublina, gdzie spędziłem kolejny nocleg. Kolejne pakowanie i kolejne odpalenie hanki. Mój motocykl nie rozgrzał się jeszcze dobrze, a już musiałem się zatrzymać, bowiem jeszcze w Lublinie udałem się do Muzeum Wsi Lubelskiej. Za wejście zapłaciłem tutaj 18 zł. Muszę przyznać, że pozytywnie zaskoczyło mnie to miejsce. Zazwyczaj tego typu muzea to kilka domków, które zwiedzi się w kilka chwil. Natomiast Muzeum Wsi Lubelskiej ma powierzchnię aż 15 hektarów i jest podzielone na różne sektory, które odwzorują dany okres danego regionu Lubelszczyzny. Było co oglądać. Wszystkie budynki i eksponaty idealnie oddawały ducha epoki. Zadbano tu nawet o roślinność i żywe zwierzęta. Muzeum na każdym kroku świetnie pokazywało, jak przed laty wyglądała lubelska wieś i mieszczaństwo. Chodziłem tam przeszło godzinę, a i tak nie zobaczyłem wszystkiego. Grafik na dzisiejszy dzień był napięty, więc szybko udałem się w kolejne miejsce. Kolejnym punktem trasy było Państwowe Muzeum na Majdanku, czyli niemiecki obóz zagłady. Nigdy nie byłem w takim miejscu, a myślę, że każdy Polak powinien je zobaczyć. Do tej pory obozy koncentracyjne znałem jedynie z filmów dokumentalnych i lekcji historii, jednak na żywo wszystko prezentowało się inaczej. Zdziwił mnie obszar obozu. Był ogromny. Obecnie ma powierzchnię 90 hektarów, lecz w czasie wojny był 3 razy większy. W każdym pomieszczeniu znajdowały się tabliczki z informacjami historycznymi i opowieściami więźniów obozu. Zupełnie inaczej odbierałem te historie, mając przed oczyma miejsce, w którym się one działy. Wszystko nabierało większego realizmu, niż gdy czytało się o tym w książkach lub oglądało na filmach. Było też sporo przedmiotów związanych z mroczną historią Majdanku, obozu, w którym życie straciło około 78 tysięcy ludzi. I to ludzie ludziom zgotowali ten los. Czas na ostatni planowany postój na tej wyprawie. 50 km za Lublinem wskoczyłem na jeszcze jeden szlak. Była to 3,5-kilometrowa ścieżka przyrodnicza Dąb Dominik, nazwana tak na cześć ponad 300-letniego dębu, który z kolei nosił nazwę po Dominiku Fiałkowskim, uznanym profesorze botaniki. Fajna i prosta ścieżka, idealna na wyciszenie i kontakt z naturą. Tylko że jeden element tej natury pragnął bliskiego kontaktu aż za bardzo. Komary na szlaku były bezlitosne i usilnie starały się posmakować mojej krwi.
Ostatnią noc na trasie spędziłem w Radomiu, a kolejnego dnia udałem się prosto do domu. To była całkiem udana wyprawa. Pomimo tego, że przez deszcz nie do końca ułożyło mi się zwiedzanie Bieszczad, to reszta trasy obfitowała w ciekawe miejsca i dobrą pogodę. Miło było zobaczyć południowo-wschodnie strony Polski. Dziękuję za obejrzenie, a w kolejnej relacji z wyprawy zabiorę Was do Rumunii i Czarnogóry. Zatem do zobaczenia!